trzy niezwykłe kobiety. Panią Iwonę Kowalską, panią Ewę Iwan-Kuchlę oraz jej córkę Kasię. Pani Iwono, pani wpadła na jakiś pomysł, którym chce się pani z nami podzielić. Proszę bardzo. Wpadłam na pomysł, żeby kobiety, które robią coś ciekawego w swoim życiu, umożliwić im, żeby się poznały, spotkały, stworzyć takie babskie lobby. My się spotkamy raz na pół roku, przychodzą dziewczyny, które są czynne zawodowo i oprócz tego mają jakieś swoje własne pasje. Przykładem takiej osoby jest właśnie dr Ewa Iwan-Kuchla, która poza tym, że jest dermatologiem, jest także artystką. Pani Ewo, proszę opowiedzieć coś na temat Miss Gracji. Więc zostałyśmy nagrodzone tym tytułem w 2002 roku w Warszawie w ogólnopolskim konkursie Matka i Córka Naturalna Więź. Po tym konkursie ukazało się wiele artykułów o nas, Marie Claire, przyjaciółce, Vivie, Gali. Zostałyśmy zaproszone na sesje zdjęciowe. Dla nas było to duże przeżycie, ponieważ mogłyśmy czuć się jako modelki. Brałyśmy udział w normalnych sesjach zdjęciowych. Było to dla nas doświadczenie, no i jakieś nowe przeżycie również. Kasiu, powiedz, jak ten show biznes wpłynął na Ciebie? Najważniejsze dla mnie była możliwość spotkania się z profesjonalistami. Mówię tu o wizerzystach, o modelkach i zobaczenia właśnie, jak ten cały show biznes działa. Tak łatwo nam, jako czytelnikom, oglądać gazetę, oglądać telewizję, a tak naprawdę za wszystkim kryje się bardzo dużo pracy. Żeby zrobić jedno dobre zdjęcie do gazety, trzeba włożyć dużo wysiłku, dużo czasu i dużo pracy. Czy nie kusiło Cię, studiujesz medycynę, żeby zostawić tą medycynę i pójść w stronę show biznesu? Nie do końca. Zawsze patrzyłam na mamę. Jako młoda osoba nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogę być kimś innym. Zawsze widziałam siebie jako lekarkę, najlepiej jako panią dermatolog. Także dążę do mojego celu i mam nadzieję, że mi się uda. Jak pani zgodzi profesję z pasją artystyczną? Ja myślę, że przede wszystkim opiera się to na bardzo dużym wysiłku i ogromie pracy i to od najmłodszych lat, bo gra na pianinie wymaga wielkiej pracy i wielkiego zdyscyplinowania, a żeby powiedzmy potem przygotować córkę Kasię do konkursu pianistycznego Jugendmusicier, w którym ona zdobyła pierwsze miejsce w Hamburgu, trzeba naprawdę ciężko pracować. Wiadomo, że Japończycy, Chińczycy są znani z niezmiernie wytrwałej pracy. A okazuje się, że Polacy też umieją pracować. Kasia była laureatką tego konkursu. Panie Ewo, pani sama komponuje, sama pisze słowa do swoich piosenek. Proszę coś o tym. Po prostu jest to moją pasją. Myślę, że pasją rodzinną. Mój tato pisze wiersze. Tutaj właśnie mamy możliwość zobaczenia tomów, aż 5 wydanych przez mojego tatę. Moja babcia pisała wiersze, moje siostry piszą, moje dzieci piszą. Kasia ma wydany przez babcię tomik Fantazje Małolaty. Jesteście jakby obciążone rodzinnie. Nie macie wyjścia, musicie tworzyć. Tak, musimy tworzyć. Pani Ewo, co powoduje, że pani weszła w taką pasję, w twórczość, w pisanie i w komponowanie? Ja myślę, że to, tak jak pan powiedział wcześniej, jest to pewne genetyczne obciążenie. Po prostu myślę, że jeżeli wyrasta się w atmosferze, gdzie rodzice ciężko pracują, mój tato był przez wiele lat prodziekanem Wydziału Humanistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, mama dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze, zajmowali wysokie stanowiska, pomimo to potrafili znaleźć czas na swoje hobby, na swoje pasje. Mama wydała ostatnio również książkę pod tytułem Mała Ojczyzna, która jest zbiorem informacji o jej rodzinnej miejscowości. Czy macie jakiś oddźwięk od czytelników? Ja mogę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że moje wiersze są wystawione w poczekalni przed gabinetem lekarskim.
i pacjenci mają możliwość w ten sposób bliższego poznania mnie. Bardzo się cieszą z tego powodu, ponieważ jak wchodzą, to są już mi bliscy, jak mówią, no i ja przez to jestem im bliższa. Także nasze relacje od początku zaczynają być bardzo przyjacielskie. Pani Iwono, pani jest naczelną redaktorką pisma Nasze Zdrowie. To jest pismo, które służy propagowaniu profilaktyki zdrowotnej, ale też pokazywaniu ciekawych ludzi na Dolnym Śląsku, takie czysto regionalne i czysto wrocławskie. Kasiu, ty tańczysz, prawda? Tak, oprócz tego, że studiuję medycynę, tak samo jak mama tworzy, to jeszcze tańczę. Zdobyliśmy w tym roku właśnie z moim partnerem klasę B. To niezwykłe. Dostrzega w sobie taką konsekwencję, jesteś przecież młodą osobą. Próbuję kontynuować tradycję rodzinną, związaną i z medycyną, z poezją, z muzyką. Jeszcze dokładam ze swojej strony taniec, więc moje dzieci będą miały bardzo trudno. Dziękuję wam bardzo. Niezwykle miło było was wszystkie poznać. W takim razie życzę dużo jeszcze sukcesów i być może zaprosimy was znowu do programu za jakiś czas. Może w międzyczasie pojawią się nowe sukcesy.